Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy bardzo serdecznie Was witam w ten wtorkowy wieczór i niezmiernie się cieszę, że możemy znowu spędzić kilka minut ze sobą na modlitwie, z Maryją na modlitwie, a oczywiście w tym wszystkim nade wszystko z Panem Bogiem na modlitwie. Mam nadzieję, że mieliście dzisiaj dobry dzień. Jeżeli był trudny, to tym bardziej jak zawsze będziemy go powierzać w ręce Pana Boga, kochani. We wtorki oczywiście próbujemy się przyglądać Najświętszej Marii Pannie, czyli tej absolutnie niesamowitej kobiecie, niesamowitej osobie, która uczy nas, jak być z Panem Bogiem. Dzisiaj kolejna cecha, kolejny taki rys jej charakteru, jej duchowości, tego, kim ona była, tego, jak budowała z Panem Bogiem swoją relację. Pani, zawsze mnie bardzo uderza, że były takie momenty w życiu Maryi i mam wrażenie, że było ich bardzo dużo. Wiecie, że Biblia opisuje tylko bardzo niewiele, jakby wydarzeń, bardzo niewiele zdań z tego życia Maryi z Panem Jezusem. Ona się pojawia tylko w kilku momentach, jakby jest bardzo oszczędna Biblia w tej opowieści. I mam wrażenie, że w większości tych opowieści Maryja jest dosyć trudno, dosyć ciężko, dosyć tak niełatwo traktowana przez Pana Jezusa. Oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli, broń nie mówię, że tam zabrakło miłości. Nie, tylko pan Jezus, znając jej serce, Bóg znając jej serce, wystawia ją czasem na, że tak powiem, trudne, trudne próby. Zobaczcie, często pojawiają się takie słowa, jakby pan Jezus negował bliskość z nią. Tak oczywiście nie jest, ale te słowa tak brzmią. Chyba szczególny taki moment jest w tym miejscu, gdzie jak pamiętacie, Pan Jezus siedzi z dużą grupą ludzi, gdzie nauczał, i w pewnym momencie ktoś przychodzi i mówi: Słuchaj, Twoja matka, twoi bracia przyszli do ciebie, nie? nie? mogli się dostać, bo było bardzo dużo ludzi, więc ktoś mu to po prostu tam przekazuje, tak? Pewnie od drzwi. I wtedy Jezus mówi: A któż to jest moja matka, którzy to są moi bracia, nie? I to tak brzmi, kochani. Jakby trochę pan Jezus negował te relacje. Nie? Próbuję sobie to wyobrazić, jakby to było, gdyby nie wiem, ja mam gdzieś rekolekcję na przykład i moja mama czy mój tato gdzieś tam się zjawia. Nie? I ktoś mi mówi na przykład że nie wiem: Ojcze, tam jest twoja mama, nie? przyjechała, chciała się z tobą zobaczyć. A ja mówię publicznie w kościele: Ale moją matką, moimi braćmi to wy jesteście, a nie ona. Nie? I ja wiem, że tam nie ma tego, a nie ona, bo to oczywiście nie jest żadna negacja. Tej matczyności. Tylko zobaczcie, to są takie słowa, które jeżeli tylko się chce, to można je odebrać. One nie zostały tak wypowiedziane, oczywiście. W nich nie było braku miłości. Pan Jezus na każdym z tych zdań budował, jakby coś innego jeszcze, nie? Czy te inne słowa, gdzie tam ktoś mówi, że błogosławione jest łono, które cię nosiło, tak? Piersi, które ci wykarmiły. Jezus mówi, tak, ale. Błogosławiony jest ten, i tak dalej. Nie? Czyli znowu, jakby mówi, tak, tak, to wszystko prawda, ale są jeszcze inne ważne prawdy. Jakby nie koncentrujmy się tylko na tym. Koni dla serca małego, dla serca poranionego, dla serca takiego, wiecie, też z dużym na przykład deficytem, nie wiem, braku akceptacji. To mogą być trudne słowa. Bo mimo że one niewypowiedziane jakby w sposób negujący jakąś więź, jakąś bliskość, to mogą takie rany rodzić. Ja wiem, że Maria nie miała takiego serca. To była kobieta pełna Bożej łaski, to była kobieta, która jakby Bożą miłość, Bożą akceptację przyjmowała w pełni. Co nie znaczy, że nie miała jakiś pokus, pewnie i trudności, tak jak każdy człowiek na pewno przed nimi stała. Ale ona to wszystko znosiła z ogromną pokorą, z ogromną taką, no właśnie, cichością. Nie, zobaczcie, nie ma żadnego takiego słowa gdzieś, gdzie ona by powiedziała. Ale jak możesz tak do mnie mówić? Albo co to znaczy, że tak do mnie mówisz i tak dalej, nie? Kani, o co mi chodzi? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tej chwili, chwili modlitwy, w tej chwili rachunku sumienia, sobie takie pytanie, czy my gdzieś, odbierając różne słowa różnych ludzi, nie? czasem wypowiedziane niefortunnie, oczywiście, czasem wypowiedziane może bez delikatności. Ale że tak powiem, nie bierzemy ich za bardzo do siebie. Nie jesteśmy za bardzo dotknięci, zranieni i tak dalej. I wiem, że zawsze wtedy sobie mówimy, nie, nie, to po prostu ktoś mnie zranił. To nie jest tak, że ja przesadzam. I oczywiście, że zawsze są słowa bardzo raniące i jakby to nie ma co udawać, one po prostu bolą. Ale są takie miejsca, gdzie jesteśmy po prostu przewrażliwieni, gdzie też może tak, że wcześniej wielokrotnie ktoś nas obraził i potem już trochę z automatu tak działamy, mimo że on już nie ma takiej w ogóle jakby intencji i jakby nie, nie próbuje tego zrobić, tylko tak się dzieje trochę z rozpędu. Ale to takie przewrażliwienie na to, że ktoś był niezbyt delikatny i tak dalej, to jest uwaga. Oczywiście, że bardzo by nam się przydało też w drugą stronę zrobić rachunek sumienia. Czy my jesteśmy wrażliwi na mówienie do innych, nie, że właśnie nasze słowa ich bolą, ale to sobie pewnie kiedyś zrobimy w rachunku sumienia. Natomiast dzisiaj, w tą stronę, czyli w naszą stronę, czy nie ma takich miejsc, gdzie po prostu przesadzasz? Gdzie po prostu ktoś oczywiście może trochę zachowuje się jak słoń w składzie porcelany, jak to mówimy, ale okej, okay, no ale to nie jest koniec świata, a my z tego robimy po prostu koniec świata. I okay, to się często dzieje w małżeństwach, w różnych relacjach, w bliskościach, u mnie, między braćmi, takie rzeczy się często dzieją. Pewna doza takiej twardości skóry, taka doza takiego niebrania do siebie każdego słowa, to jest ważna cecha, to jest piękna cecha, żeby, jak to mówimy, nie robić widły z igły, tak, czyli nie robić wideł z igieł. Właśnie, bo czasem są po prostu igły i one rzeczywiście są bolesne, ale to nie są widły. Więc pomyślmy dzisiaj, czy nie ma gdzieś w nas takiego, takiej niedobrej, niezdrowej, skoncentrowanej na sobie przesady. Nasz dobry ojcze, bardzo Cię przepraszamy za te nasze przewrażliwione serca, za te nasze serca skoncentrowane na sobie, za te nasze serca noszące te zranienia, krzywdy, nie chcące tego zostawić. Ojcze, daj nam wolność od nas samych, daj nam dystans i daj nam miłość i akceptację samych siebie bez względu na to, co kto o nas mówi. Maryjo, wstawiaj się za nami i pomóż nam takie serca sobie ukształtować. Niech tak się stanie. Amen. Zapraszam teraz, kochani, na dziesiątkę różańca. Może odmówmy sobie, kochani, dzisiaj tajemnicę jedną światła, czyli głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia, bo to były właśnie te wszystkie miejsca, gdzie Pan Jezus chodził, Maryja mu towarzyszyła, i może tam momentami było jej trudno. Razem z nią tą dziesiątkę teraz sobie odmówmy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Moi drodzy, przyjmijcie proszę na koniec teraz błogosławieństwo. Dajcie wasze czoła. Pan z wami. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi. Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie pięknie, śpijcie spokojnie. Śpijcie długo, jeżeli tylko się da. Chyba, że ktoś tego już bardzo późno słucha i myśli Boże, muszę za trzy godziny wstać. To głęboko współczuję. Znajdź więcej czasu na sen, bo to ważne, żeby się wysypiać. To jest dbanie o siebie, miłość siebie. Kochani, dobrej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Z Bogiem wszystkiego dobrego.